Kształcimy praktycznie to misja wpisana w strategię rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Uczelnia powołała Akademicką Szkołę Policjalną, która jest szkołą publiczną przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich. Matura nie jest wymagana. Proponujemy właśnie kształcenie, które da młodym ludziom uprawnienia do wykonywania zawodu. Stąd też to kształcenie realizowane jest w krótkich okresach czasu, od roku do 2 lat. Kierunki oferowane na nadchodzący rok akademicki to higienistka stomatologiczna oraz opiekun medyczny. Próbujemy cały czas dostosowywać się do zmieniającego się mocno otoczenia, do turbulentnych czasów, w którym towarzyszy nie tylko niż demograficzny, ale również temu, co się dzieje w otoczeniu tak zwanym biznesowym. Staramy się, aby nasza oferta dydaktyczna była dostosowana jednak do wymogów trudnego w dzisiejszych czasach rynku pracy. Ale to nie koniec nowości w PWSZ. Szkoła planuje wprowadzić unikalny system kształcenia dualnego. Będziemy realizować studia dualne, czyli prowadzone wprost z pracodawcą. Będą wyglądały w ten sposób, że student połowę swoich zajęć będzie odbywał w fabryce czy też w firmie, a połowę na uczelni. Także to jest przyszłość, to jest jakby spełnienie naszej idei, czy naszego głównego hasła kształcimy praktycznie. Chcemy, żeby studenci wynosili praktyczne umiejętności ze studiów, a nie tylko wiedzę akademicką. Inicjatywa uczelni to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego rynku pracy, gdzie wiedza musi iść w parze z doświadczeniem.